wszystkie systemy do bezpieczeństwa waliły błąd. Normalnie pokazało błąd układu napędowego. Jest napisane, żeby udać się do serwisu. Co jest? Ten samochód ma niecałe pół roku. Nie tak widzę, mieliśmy zażyć ten film, mieliśmy jechać do sklepu na zakupy. Ale on strasznie dziwnie wyje w ogóle. Nie wiem normalnie co robić, czy dzwonić po lawetę, czy co? Tak jakby akumulator był słaby. Chodźmy po trafikara i spróbujmy odpalić go od trafikara. Nie będę dzwonił teraz po lawetę, bo jak się okaże, że akumulator jest rozładowany. Co jest możliwe, jak się teraz tak zastanowię, bo ostatnio jak jechałem z Warszawy w nocy, to na 2-3 godziny zasnąłem z włączonym zapłonem, także jest to realne. Także nie będę teraz dzwonił, wiecie, po lawetę, się okaże, że laweta przyjedzie, a to tylko akumulator mnie gość wyśmieje. Chodźmy po trafikara i odpalmy go od kabli. Jest i on, nasza nadzieja. Tylko tak teraz myślę, potrzebuję chyba jeszcze kable. I pytanie, czy w Leroy albo w Auchan dostanę kable. Może lepiej po drodze po prostu wjedźmy na stację. Swoją drogą, dzień dobry, witam was na kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Jawor. Dzisiaj nagrywamy sobie luźnego vloga i spędzicie ze mną dzień. Jednocześnie będzie się naprawdę sporo działo. Zmienię moją fryzurę na bardziej drillową. Tak się chyba teraz mówi, że jak coś jest drillowe, to jest takie, wiecie, takie gangsterskie. Następnie zobaczcie reakcję mojej narzeczonej, która raczej nie będzie zadowolona, że zrobię to, co zrobię. Potem zobaczycie jeszcze zarąbistego pranka na mojej narzeczonej. Jeżeli śledzicie moje treści, to wiecie, że pranki nie za często mi wychodzą. Finalnie tak jest śmiesznie, ale no mimo wszystko nie wychodzą, mam nadzieję, że ten wyjdzie. No, dzisiaj pełno emocji, ciekawy naprawdę materiał. Warto zostawić lajka, jeżeli chcecie więcej takich niespodziewanych akcji. I możecie zasubskrybować ten kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Dobra, jedziemy na stację po kable. Dają na porządne w miarę. Mam nadzieję, że to jest bolączka naszego auta, a nie coś innego. Dzięki ślicznie, do widzenia. Teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie Renault ma akumulator? O. A, z tej strony, Gituwa. No dobra, chwila prawdy. I odpala dalej. I dalej mi wywala błędy. Dobra, może źle kable podłączyłem czy coś i zobaczyć. Próba numer 2. Odpalił! Ale dalej pokazuje błędy. Aczkolwiek może być tak, że zaraz nam znikną. Te wszystkie auta teraz nowe po prostu są napakowane elektryką i potrzebują prądu. Mogło być tak, że te czujniki po prostu nie dostawały prądu i były komunikaty. Mam taką nadzieję, że tak jest. A few moments later. Przejechałem się kawałek i wszystkie błędy zniknęły. Tylko teraz nie mogę zgasić auta przez jakiś czas, żeby się podładował. Miałem zrobić obiad i tak dalej i widzowie, nie chciałem jeść niczego niezdrowego. No ale niestety sytuacja mnie zmusza. Znam tylko kilka restauracji, w których mogą ci zaserwować jedzenie do samochodu i nie musisz auta gasić. Jedną z jest McDonald's. Dzień dobry, poprosiłbym McWrapa klasycznego bez rukoli z sałatką i do tego poprosiłbym McFlary zimowe. Dobrze, zapraszam do kilka zapaść, dziękuję. Dzięki. W momencie, gdy w tym roku McDonald's wprowadził świąteczne McFlary do oferty, to się zdziwiłem, no bo kto je lody w zimę? I raczej niewielu z was go jadło, a może okazać się, że jest pyszne. Dlatego wziąłem. A że z zimy nam niewiele pozostało, no bo zbliżają się święta i śnieg musiał oczywiście stopnieć, to raczej od tego jednego McFlary się nie rozchoruje. Dzień dobry, dzięki. McWrap plus to taka zwykła klasyczna sałatka w McDonaldzie, to jest świetne połączenie. Dobra, testujemy zimowe McFlary. Lody śmietankowe, polewa czekoladowa, jakieś toffee chyba? Nie wiem co to jest, wygląda trochę jak toffee. Smakuje też jak toffee. Ja lubię toffee jako właśnie taki minimalny dodatek i to idealnie się tutaj komponuje. Szczerze, jedno z lepszych McFlary. Różek pełny, skorzystamy z okazji, że samochód musi chodzić i pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, gdzie nie będę musiał go gasić. Autko czyste, chodziło z półtorej godzinki, także powinno być naładowane. Myślę, że możemy bez problemu wracać do domku. Jak zapewne wiecie, niebawem z Olą się wyprowadzamy i z wyprowadzką wiąże się kilka problemów. I dzisiaj naprawimy jeden taki poważny problem, który mnie strasznie denerwuje. Generalnie w moim życiu najważniejsza jest dla mnie przestrzeń, w której żyję. Za tym idzie dom. Lubię mieć w tym domu czysto i lubię w tym domu mieć ładnie. Jak te dwa warunki są spełnione, to pracuje mi się lepiej, żyje mi się lepiej i w ogóle jestem szczęśliwszy. Natomiast jednym z głównych problemów, jak masz się niebawem wyprowadzić z jakiegoś miejsca, jest to, że nie chcesz się w tym miejscu sprzątać. Bo wiesz już, że zaraz będziesz musiał pakować się w kartony. No i tak też mamy tutaj. Niebawem się wyprowadzamy, przez co moje biuro na przykład wygląda tak. Albo wygląda tak. Bądź też wygląda tak. Nie mówiąc o szafce ze sprzętem, w której kiedyś było poukładane, a aktualnie jest Armagedon. Mieliśmy się wyprowadzać stąd tak naprawdę za 2 dni. Ale niestety przez problemy techniczne, na których nie będziemy się teraz skupiać, wyprowadzamy się za około 2 tygodnie. A ja nie jestem w stanie pracować w takim syfie. Po prostu czuję, że jestem
dużo mniej produktywny. Dlatego musimy tu po pierwsze posprzątać, po drugie wprowadzić świąteczny nastrój, no bo są w końcu święta, cały dom mamy ładnie udekorowany, a tutaj nic się nie dzieje świątecznego. Dlatego teraz posprzątamy, może coś z tych rzeczy, co tam są, wam oddamy, zaraz to ogarniemy, bo na pewno tą szafkę ze sprzętem muszę ogarnąć. No i wprowadzimy tutaj świąteczny klimat, także zaczynajmy. Pierwsza przestrzeń, od razu lepiej. Druga przestrzeń, no i teraz tu jest pięknie. Trzecia przestrzeń też jest do ogarnięcia. No i tu w końcu już też nie ma syfu. No i zostało ostatnie miejsce, na którym chciałbym się nieco bardziej skupić i trochę z wami pogadać. I tak jak już mówiłem, kilka rzeczy być może wam oddać, bo z nich nie korzystam. Ogarniamy te trzy półki, powyżej są narzędzia i rzeczy, z których na co dzień nie korzystam. Także tam może sobie być syf, to jest w szafie, najważniejsze jest to, żebym to otwierał, wyciągał szybko to, co potrzebuję i tak dalej. No, więc tak, ja wszystko wypróżniam. Widzowie, pierwsza rzecz do oddania. Kamera Canon EOS M6. To była moja pierwsza kamera do vlogowania. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile teraz kosztuje. Wiem, że ja za tą kamerę plus za ten obiektyw dałem jakoś 4000 zł. I w sumie totalnie jej nie potrzebuję. Wiem, że nie będę jej używał. Ona sobie tak leży i się marnuje. Jeszcze do niej jest jeden obiektyw gdzieś. O! Jeden jest na pewno szerokokątny, drugi ma większy zoom. Wyślę to komuś z was. Powiedzmy, że z okazji świąt. A tak naprawdę to po prostu tego nie potrzebuję, a ktoś z was może faktycznie z tego skorzystać. Wystarczy, że obserwujesz mnie na Instagramie i napiszesz mi DM-a, dlaczego to właśnie ty miałbyś zgarnąć tą kamerę. Ogarniamy dalej. Ciekawostka, jak śledzicie moje filmy, to wiecie, że narzekam na te mikrofony, z których korzystamy. I to jest tylko część mikrofonów, które mamy na stanie, które były już w serwisie, miały na przykład wymienionego jacka i tak dalej, a i tak finalnie się popsuły. Dlatego mamy dwa w pełni działające i z 10-12 na serwisie. Także no, tego wam nie rozdaję, no bo większość z nich jest już nie do naprawienia, ale jako ciekawostkę pokazuję, że faktycznie mamy tego całą masę. Taki jeden kosztuje 1500 zł. No i niestety audio z nich jest po prostu najlepsze. Nie ma lepszego mikrofonu do vlogowania. Kolejna rzecz. Takie ocacko. DBX 286S. To jest kompresor do mikrofonu. Do tego musicie mieć jeszcze takiego Scarletta, żeby to wszystko działało. Także to też mogę oddać, bo w sumie nie będę z tego korzystał. Tu podłączacie sobie mikrofon i możecie sobie zmieniać swój bas, zmieniać swoje wysokie tony, wytłumić dźwięki w tle i zrobić jakieś przeróżne inne rzeczy. To jest zestaw, który ja też już wymieniłem i nie będę z niego korzystał. I w sumie tak leży, zajmuje dużo miejsca, a mogę go oddać. Także tak samo. Jeżeli chcesz, to pisz. No jak tak patrzę, to chyba tyle, jeżeli chodzi o rzeczy na oddanie. Mi zostało tu jeszcze sporo do ogarnięcia, także już z tym nie zanudzam, ja tu se ogarniam do końca. No i tak to się prezentuje ogarnięte ze sprzętem, który potrzebuję. No i oczywiście z rzeczami dla was. Zamykam szafę i teraz czas wprowadzić tutaj świąteczny klimat. Niestety widzowie, to biuro jest małe i nie mam miejsca nawet, żeby gdziekolwiek coś powiesić. Jedyne miejsce to jest ten regał. Ale wydaje mi się, że i tak ładnie. Tutaj mamy reniferkę i choinkę, piętro wyżej mamy ciastki i domek i jeszcze piętro wyżej mamy choineczkę. I dookoła są sopelki. Ale przede wszystkim pokój jest czysty i gotowy na święta. Teraz czas przygotować mnie na święta i zmienić nieco moją fryzurę. Dzień dobry. Dzień dobry. Mocno, mocno? Tak, mocno, mocno, do zera. No, więc to było na tyle. Tak, stąd wychodzę. Ja tak szybko trochę za długo. Tu udało się radę, tak? Tu trochę, tak? O, no, lepiej, lepiej. Ale blada jest ta głowa. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jak zimno mi w głowę. Pożarną głowę trochę mam, nie? Tak. Jajko. Tak, Julek swoją drogą ze mną był, bo Julcio też się ciął dzisiaj. Już na święta. Jestem ciekaw reakcji Oli. Tak myślałam. Ej, wysypamy. Dotknij. O Jezu, nie, tak mocno wysypamy. Zaraz odrośniesz. Ale to aż nie fajnie się dotyka. Jesteś taki... dziwnie. Zawsze dobrze wyglądasz, jesteś najprzystojniejszy na świecie, więc ci jest zawsze dobrze. No ale miałeś już tak zniszczone te włosy. No, miałem. W ogóle Paweł nie dbał o nie dbałem o nie. Więc lepiej tak, niż w tym sianie. Jak odrosną, to będę miał totalnie nową fryzurę. Na Biebera się robię. Z 2012. Nie. Nie, będę miał ładną fryzurę. A 100% będziesz rysy. No odwróć się. Mogę? Ja pierdziel, znowu! Wygląda jak człowiek teraz! Jak człowiek, Paweł! Fajne brotyko, co? Brotyko jest super. Michael Jordan! Nie, no nie, ja cię wolę we włosach. Nie będę się urlopów nigdy więcej. Ileż można? Też jest gul stary! Razem! Tufki ci płacę! O kurde, to dużo! Ja pierdziel, presja! To, co dzisiaj zrobimy, to będzie najprawdopodobniej najgłupszy prank, jakiego kiedykolwiek zrobiłem. Aczkolwiek wydaje mi się, że będzie skuteczny. Maksiu,
Widzowie, jak zapewne wiecie, średnio wychodzą mi pranki na Oli. Mhm. Robiliśmy pranka z pająkiem. Mhm. Robiłem pranka, gdzie wciskałem jej balony w opony. Robiłem masę różnych pranków i zazwyczaj albo one nie wychodziły, albo wychodziły mocno średnio. Natomiast dzisiaj zaplanowałem coś, co wyjdzie. Tylko trzeba to dobrze przedstawić, żeby to nie wyszło cringe'owo, bo zazwyczaj te pranki są cringe'owe na YouTubie. Mam to otworzyć. Otwórz. Ja pierdzielę. Nie, jak zrobisz? Nie, to nie jest dobry pomysł. Max, gdybym wziął do tego jakąś koleżankę, to by było za mocno. Gdybym wziął manekina, to by było zbyt sztucznie. Paweł, mam się przebrać za babę. Ty? Co ja abstrahuję z 2012? No nie rozumiem. Masz tylko nałożyć włosy i położymy się w łóżku. Ja od godziny nie odbieram telefonów od Oli i to będzie... Spałem z inną prank. Paweł, to się nie uda. I wiesz, jak Ola wejdzie do pokoju, to ty celowo ruszysz nogami, żeby było, że ty się ruszasz. I Ola wejdzie i będzie, łooo, kurde, on mnie zdradza, jak to możliwe? To są takie dość porządne, jak... Wygląda jak od Marty. No nie powiedz, że nie. Patrz, Ola się do mnie dobija w ogóle, widzę cały odbieraj, czas. Nie odbieraj. Ja nie odbieram. O, długą grzywkę mam. Dawno fryzjera nie byłam w ogóle, strasznie. Ja cię przepraszam, ale no mówię, nie miałem lepszej osoby niż ty. Ja potrzebuję za to solidne wynagrodzenie. Dogadamy się. Teraz chodź do sypialni. I teraz tu jest ukryta kamera. Jej na pierwszy rzut oka, jak wchodzisz, nie widać. No zlewa się z tą koszulką. Ola od razu zauważy. Zaj, wyciszysz czy ja telefon, żeby... Czaisz, Ola dzwoni do mnie, wchodzi i dzwoni do mnie. Maksiu, za ile będzie miała miniaturka? Nie ma tragedii, jest ta kamera w miarę ukryta. Tylko teraz zastanawiam się, czy ty masz leżeć za mną, czy masz leżeć przede mną. Chyba ty będziesz leżał z tej strony. Też mi się tak wydaje, że ja... A, musimy wyrzucić psy i zamknąć pokój. Bo jak kiedyś przyszedł do mnie kolega ze swoją dziewczyną i nie było Oli i psy zobaczyły inną dziewczynę, to wariowały. Także generalnie oni są obrońcami naczelnymi, dlatego oni muszą wyjść z pokoju, żeby było legitniej. Chłopaki, tylko ja, spokojnie. Nic się nie dzieje. Musimy jak się nazwać. Angelika. Dobrze, Angelika brzmi dobrze. Teraz tak, żeby te twoje włosy były mocno widoczne. Tak. Ale muszę jednocześnie schować bluzę. Tak, musisz jednocześnie się schować całkowicie. No, musisz mi wyłożyć te włosy. A ty byś się położył tu mi na klatce. O, i teraz te włosy. Jak z ojcem normalnie taką. Tak, jak ten ojciec. Rodzinka. Rodzinka PL. O, i zobacz stary. Z tej strony. Wygląda to dobrze, bo widać tylko część twojej twarzy i nie widzisz na pierwszy rzut oka, że to chłopak. A z tej strony w ogóle to dobrze wygląda. Tak leżymy po prostu i czekamy, aż Ola wejdzie. Mam Olę na Find My iPhone, także ja widzę jej lokalizację. To jest najdziwniejszy film, jaki nagrywałem. Ja chyba też. O to chodzi, Angelika, że było gorąco. Ja pierdzielę, nie powiedziałeś tego na głos. Ola już jest pod blokiem, widzowie. Mówiłem, że to się nie uda. To nie miało racji bytu, nie? Weszło się tu pomyślałaś? Jesteś się pierwsza myśl o chuj tu chodzi, a potem nie no na pewno to nieprawda i potem na 100% nagrywa prankę. Fajnie było się poprzytulać? Przyjemnie. Nie, ale szczerze myślałam, że tutaj masz po prostu perukę i nie spojrzałam w ogóle, że jest tutaj korpus, okay. Nie? Byłam bardziej wkurwiona, że nie odbierałeś, że ja mam chyba 10 paczek pierogów w aucie i nie mogę ich przynieść, bo jest ich za dużo. Fajną macie perukę. Byłem Angeliką. O, chyba dzisiaj się przebierze. O, ja pierdzielę. Idę stąd? Nie, szczerze, liczyłem, że to wyjdzie, tak całkiem poważnie. Liczyłem, że wejdziesz i będziesz przez chwilę w szoku i taka wkurzona wskoczysz na to łóżko albo coś. A ty z takim spokojem stoiskiem weszłaś. Nie, jakby na początku mówię, pomyślałam, że... chodziło po prostu, jakby co się dzieje, nie? Nagle zacząłem jakieś włosy, wiem, że ty nie masz włosów, więc nie wiedziałam, o co chodzi. Tak przez sekundę. Udało się na sekundę! Jej! Można tak zaliczyć, że przez sekundę się przeraziłam. Yes. Subskrybujcie kanał, widzimy się niebawem, pa, cześć!